Szanowni Państwo, na stronie Stowarzyszenia 13 grudnia, współorganizatora dzisiejszego wieczoru, widnieją następujące słowa. Do dnia dzisiejszego nie ma kompletnej listy ofiar. Zbrodniarze i kaci nie zostali nigdy ukarani. Mordercy są wśród nas. Niech to nie da wam spokojnie żyć. Nie dało to także spokojnie żyć panu doktorowi Markowi Baterowiczowi, poecie, pisarzowi, tłumaczowi, politycznemu emigrantowi stanu wojennego, który po 20 latach od wprowadzenia stanu wojennego, przebywając na emigracji w Sydney, wydał książkę. Książkę, którą dzisiaj oglądamy w edycji polskiej po raz pierwszy. Nie było dane mu opublikować tego wydania nigdy do tej pory. Nie znalazł wydawcy. Nie znalazł być może odpowiedniego klimatu politycznego, abyśmy wprost mówili o tym, czym naprawdę był stan wojenny. Zanim usłyszymy historię powstania tej książki, zanim dowiemy się więcej o tej niezwykłej postaci, która stała się także powodem dzisiejszego wieczoru i której słowa ziarno wschodzi w ranie są mottem naszego dzisiejszego spotkania, chciałabym powitać tych, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Miałam przyjemność już pokłonić się księdzu Stanisławowi Małkowskiemu, a teraz witam pana Leszka Czajkowskiego, pełnomocnika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który dzisiaj w roli oficjalnej rozpocznie nasz dzisiejszy wieczór. Witam także władze Stowarzyszenia 13 grudnia, grupę ludzi, która niezłomnie od lat domaga się prawdy, głosi ją i której zawdzięczamy wiele dla pamięci o tych wydarzeniach. Pana prezesa Sławomira Karpińskiego, wiceprezesów, nie wiem czy już pan senator profesor Jan Żaryn do nas dotarł, jeśli nie to zaocznie go witamy, ale także drugiego wiceprezesa, pana Piotra Kozickiego. I proszę państwa, witamy wszystkich tych, którzy się łączą z nami, a przede wszystkim pana Marka Baterowicza, który wiemy, że transmisję online w tej chwili w Sydney ogląda. Także pozdrawiamy pana Marka gorącymi brawami. Dziękujemy, że jest z nami. Proszę państwa, na dzisiejszy wieczór skierował swój list do naszego zgromadzenia pan marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pan Marek Kuchciński. Bardzo proszę pana wiceprezesa Piotra Kozickiego o odczytanie tego listu. Warszawa, 11 grudnia 2017 roku. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy i organizatorzy spotkania z okazji 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Szanowni Państwo, stan wojenny był jednym z najdramatyczniejszych wydarzeń w naszym kraju. Pozbawił Polaków nadziei na zbudowanie demokratycznego państwa. Oprócz stosowania bezwzględnych środków w celu zdławienia wszelkich wolnościowych głosów, dokonał czegoś szczególnie niebezpiecznego i bolesnego. Skierował przeciwko sobie setki obywateli. Stanowił więc bolesny cios zadany niepodległościowym aspiracjom Polaków. Historia tamtych dni tworzy tożsamość narodową Polaków. Dlatego wszyscy winni jesteśmy pamięć o działaczach opozycji antykomunistycznej i Solidarności, którzy stojąc w obronie najpiękniejszych wartości, stracili wówczas wolność, zdrowie, niejednokrotnie życie. Wyrazem naszej dzisiejszej pamięci jest wystawa poświęcona wydarzeniom grudnia 1981 roku, występ bardów, a przede wszystkim książka Marka Baterowicza Ziarno wschodzi w ranie. Pozycja ta pozwala świadkom dziejów sprzed 36 lat na nowo przeżyć je z całą mocą, a tym, którzy urodzili się już w demokratycznej Polsce, zapoznać się z nimi poprzez poruszające doświadczenia bohaterów. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie będzie okazją do refleksji i wielu wzruszeń. Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku. Marek Kuchciński. To szczególne wyróżnienie, bo dla szanownego pana Marka Baterowicza,
poety i opozycjonisty antykomunistycznego. Ten wyróżnienie pragniemy przekazać za pośrednictwem pana Grzegorza Kutermanowicza. Panie, prosimy, który też tym medalem został wyróżniony. Księże Stanisławie, ten medal prosił o przekazanie tutaj na ręce pana. Wierzymy głęboko, że to wyróżnienie jak najszybciej dotrze. W imieniu autora książki Ziarno wschodzi w ranie, tej niezwykłej opowieści o stanie wojennym, jakże potrzebnej, jakże ważnej teraz, dzisiaj, bardzo dziękuję kapitule i zaręczam, że niezwłocznie medal ten zostanie przesłany autorowi, panu Markowi Baterowiczowi do Sydney. W wydarzeniach stanu wojennego uczestniczyłem, no przede wszystkim jako kapłan zapraszany przez Solidarność, pełniący posługę duszpasterską. A sam stan wojenny zastał mnie w Płacu Mostowskich, ale mimo groźby internowania nie zostałem internowany. O 4 nad ranem mnie wypuszczono, zachęcając mnie bardzo, żebym słuchał radia rano, ale nie miałem na to czasu, bo jechałem autobusem do Zbroszy Dużej, gdzie posługiwałem w tamtych latach 80. i wcześniej, spodziewając się, że być może ksiądz Czesław Sadowski został aresztowany i moja posługa kapłańska w tej parafii będzie szczególnie potrzebna. Księdza Czesława zastałem, był. I prosił mnie o odprawienie dwóch mszy świętych, ogłoszenie kazań, co też spełniłem, odnosząc się do ówczesnej sytuacji w naszej ojczyźnie, a także do innych postaci stanu wojennego, który w szczególny sposób zaznaczył swoją obecność wówczas właśnie w latach 80., ale nie jest to jedyna postać owej wojny wypowiedzianej prawdzie, życiu, Solidarności, wolności. Tak jak czytam tutaj, prawda jest warunkiem wolności. Prawda o stanie wojennym, o sprawcach, najczęściej nieosądzonych, nieukaranych, niekiedy nawet nienazwanych, ofiarach stanu wojennego naszej ojczyźnie, która różnym postacią stanu wojny przeciwko Polsce i wewnętrznej, i zagranicznej była i jest do dzisiaj poddawana. I przeciwko tym różnym formom obecności stanu wojennego nadal trzeba się bronić. Stan wojenny przeciwko Polsce trwa. I ofiary też. I ludzie zabijani, sprawcy nieosądzeni, prawda niewyjaśniona. Wśród nich zresztą ksiądz Jerzy Popiełuszko. Okoliczności mordu na księdzu Jerzym są do dzisiaj zakłamane i nie ma woli tak zwanej politycznej ze strony obu władz w naszej ojczyźnie, aby te sprawy wyjaśnić, aby sprawców, jeżeli jeszcze żyją, przynajmniej nazwać po imieniu, ile nie osądzić. Dlatego jednym z orędowników prawdy o stanie wojennym w naszej ojczyźnie jest błogosławiony męczennik ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego obecności tutaj w różnych innych miejscach czuję i jego wstawiennictwa przyzywam. Bóg zapłać. Bóg zapłać, księże Stanisławie. Dziękujemy. Witam Państwa. Powinienem
powiedzieć kilka słów o mojej opowieści o stanie wojennym, która po raz pierwszy ukazała się w Sydney w 1992 roku, wiosną. I teraz, na szczęście, wreszcie po 25 latach ukazuje się w Polsce wznowienie tej opowieści o stanie wojennym. Moja opowieść oparta jest na wyłącznie autentycznych wydarzeniach, zarówno z mojego życia oraz z relacji wielu osób, ponieważ ja starałem się zebrać wiele świadectw od wielu osób, jeszcze w Polsce jak byłem, a potem na emigracji, żeby ta książka była właśnie polifoniczna, żeby nie była jednostronna, tylko żeby zawarła maksymalnie jak największą ilość przekazów, świadectw z tego właśnie tragicznego okresu dla nas. Natarczywy dzwonek do drzwi zbudził Ewę. Budzik wskazywał 8:00. Wstała zaniepokojona. Pani Ewo, przychodzę do pani, bo pomyślałam, że pani właśnie powinna wiedzieć, co się dzieje w naszym kraju. Potworność. Rodzina przywiozła mi wczoraj bratanicę skatowaną na łbę. Biedna dziewczyna jest w takiej depresji, jakby postradała zmysły. Albo opowiada o tym, albo milczy godzinami. Czy może pani przyjść do nas i posłuchać? Prosimy. Basieńko, ta pani pracowała w radiu, a teraz wyrzucili ją. Możesz powiedzieć wszystko. Pani Ewa przekaże to Solidarności. To Solidarność jeszcze działa, zdziwiła się Barbara. Przecież internowali. Na szczęście nie mogli wszystkich, wyjaśniła Ewa. I nie dadzą rady. Teraz będziemy działać w ukryciu. Założymy biuletyn w podziemiu i tam będziemy informować ludzi, także o prześladowaniach. Co tobie zrobili? Ciociu, odzywała się, opowiedz ty, ja już nie mogę. Zabrali ją z domu, do samochodu i wozili za miastem parę godzin, wypytując i strasząc. A to, że zostawią ją przywiązaną do drzewa w lesie, a to, że ją oszpecą, jeden to nawet żyletkę wyjął i pod nos jej podsuwał. Pytali o archiwum, przerwała jej Barbara, ale wszystko spalił kolega, bo ktoś go uprzedził o stanie. Naprawdę już nie istniało. Oni nie wierzyli. I w końcu stało się najgorsze. I tak podjęła pani Adela. Zawieźli Barbarę na komisariat i tam, wie pani, są takie metalowe szafy. Wsadzili biedactwo do jednej z nich, zamknęli i bili pałkami. Domyśla się pani, jaki to hałas, jak to brzmi. Ile to trwało? Spytała Ewa. Nie wiem. Chyba wieki, odparła Barbara. Koszmarne łomotanie. Jakby się góry waliły. Z początku modliłam się, ale straciłam głowę. Jak skończyli, nie mogłam mówić. No i widzi pani, szepnęła pani Adela, niby nie bili jej,
a zabili w niej duszę.